Dzień dobry, Mateusz Bęcz, witam Państwa, zapraszam na wydarzenia telewizji regionalnej. Zobaczmy, co dziś w programie. Zginął kierowca dostawczaka. Kierujący pojazdem Iveco z niewiadomych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu. W wyniku tego zdarzenia poniósł śmierć na miejscu. Kierujący pojazdem marki Renault został w stanie ciężkim przewieziony do szpitala. 4000 mandatu za szybką jazdę. Przypominamy, że od 2022 roku zmieniły się przepisy ruchu drogowego, dlatego też drogowi recydywiści będą ponosić wyższą karę. Jedna osoba zginęła, druga została ciężko ranna w czołowym zderzeniu busa i ciężarówki koło Prochowic. Prokuratura ustaliła wstępne przyczyny tego tragicznego wypadku. Do tragicznego wypadku na drodze krajowej nr 94 doszło po godzinie 5 nad ranem między Prochowicami a Kawicami. Zderzenie miało miejsce na prostym odcinku drogi. Dostawcze Iveco zderzyło się czołowo z ciężarówką marki Renault. Kierujący pojazdem Iveco z niewiadomych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu. W wyniku tego zdarzenia poniósł śmierć na miejscu. Kierujący pojazdem marki Renault został w stanie ciężkim przewieziony do szpitala. Wiadomo, że w czasie zderzenia panowały trudne warunki drogowe. Padał intensywny deszcz, ale śledczy nadal nie ustalili, dlaczego mężczyzna zjechał na przeciwległy pas ruchu. Siła, z jaką zderzyły się dwa auta, była bardzo duża. Obu kierowców zostało zakleszczonych i z rozbitych aut przy pomocy specjalistycznego sprzętu musieli ich wyciągnąć. Strażacy. Na miejscu policjanci wykonywali czynności pod nadzorem prokuratora i naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego. Czynności wykonywała również grupa dochodzeniowo-śledcza, a także biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Prokuratura i policja muszą ustalić także, czy kierowcy byli trzeźwi. Droga w okolicach Prochowic w kierunku Wrocławia przez wiele godzin była zablokowana. W czasie utrudnień wyznaczono objazdy. 4000 mandatu dla recydywisty drogowego. Mężczyzna jechał zbyt szybko w terenie zabudowanym. Okazało się, że ma na swoim koncie już podobne przewinienia. 38-latek został zatrzymany w Siedlcach przez policjantów z grupy Speed. W terenie zabudowanym przekroczył prędkość o 61 km na godzinę. Mężczyzna ten został ukarany mandatem karnym w wysokości 4000 zł, a na jego konto kierowcy wpłynęło 14 punktów karnych. Przypominamy, że od 2022 roku zmieniły się przepisy ruchu drogowego, dlatego też drogowi recydywiści będą ponosić wyższą karę. Mężczyzna, 38-letni mieszkaniec gminy Ścinawa, który ma na koncie podobne wykroczenia, wkrótce stanie przed sądem. W ręce głogowskich mundurowych trafiło dwóch młodych mężczyzn podejrzanych o uszkodzenie kilku samochodów zaparkowanych przy ulicy Folwarcznej i Kazimierza Sprawiedliwego. Jeden ze sprawców trafił do aresztu. Do uszkodzenia pojazdów doszło w ubiegłym tygodniu. Wezwani na miejsce zdarzenia policjanci zatrzymali dwóch sprawców. 20-latek i 22-latek zostali osadzeni w policyjnym areszcie. 22-latek usłyszał 6 zarzutów dotyczących uszkodzenia pojazdów, natomiast 20-latek usłyszał łącznie 16 zarzutów dotyczących m.in. uszkodzenia pojazdów, kierowania gróźb karalnych, a także naruszenia nietykalności cielesnej. Łączne straty, do których doprowadzili podejrzani, przekraczają 17 tysięcy zł. Wobec 22-latka został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji. Natomiast w przypadku 20-latka został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. O dalszym losie wandali zdecyduje teraz sąd. Oglądają Państwo wydarzenia, jeszcze dziś w programie powiemy. 80. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Moja cioteczna siostra walczyła w Powstaniu Warszawskim. Dwóch moich kuzynów z Pragi zginęło. Remont akwaparku się wydłuża. Prace są zaawansowane i tak jak widać trwają na wielu frontach. 1 sierpnia o godzinie 17 w całym kraju zawyły syreny, przypominając o 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. W Lubinie przedstawiciele kombatantów, władz samorządowych, mieszkańców i harcerzy złożyli kwiaty podczas apelu pod murem pamięci przy ulicy Pruzji. O godzinie 17 Lubin i cała Polska zatrzymały się na minutę, by oddać hołd powstańcom. To jest bardzo ważna rocznica dla mnie, dla naszych rodaków. No już któryś raz tu jestem. Jestem tutaj, żeby uczcić, jak walczyli nasi Polacy w tym powstaniu przede wszystkim. Chcę uczcić tą pamięć. Żebyśmy o tym pamiętali wszyscy, nie?
Tego nie możemy zapomnieć. Oni dla nas walczyli. My żyjemy dzięki temu. A mój tatuś też zginął. 1 sierpnia 1944 roku warszawiacy podjęli heroiczną walkę o godność, wolność i niepodległość kraju, starając się wyzwolić stolicę spod niemieckiej okupacji. Jest to zdecydowanie jeden z najtragiczniejszych momentów w historii Polski. Jednak nawet w tak trudnych warunkach rodziła się miłość. Ja tam pochodzę z Warszawy, mam rodzinę i moja cioteczna siostra walczyła w powstaniu warszawskim. Dwóch moich kuzynów z Pragi zginęło. Ona miała narzeczonego i tak się umówili, proszę pani, że jak któreś zginie, to ta druga osoba nie wyjdzie za mąż czy nie ożeni się. No i chwila szukała tego swojego chłopca, nigdzie go nie znalazła. I nie wyszła za mąż. I proszę sobie wyobrazić, że to był rok 51, 2. Dostaje wiadomość, a jej chłopak się znalazł w Australii. Taka cudowna historia. Przyjechał i zabrał ją do tej Australii. W Lublinie uroczystość z okazji 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zorganizował powiat lubiński. Obchodom towarzyszyła wzruszająca rekonstrukcja z powstańczych wydarzeń. Jest coraz mniej świadków tych wydarzeń. Dzisiaj w nocy, 1 sierpnia, zmarła 106-letnia najstarsza uczestniczka powstania, pseudonim Basia, pani Barbara Sowa. I z roku na rok jest tych naocznych świadków coraz mniej, dlatego tym bardziej cieszę się, że młodzież jest mocno zaangażowana w obchody, bo to oni muszą być tymi, którzy będą nieśli pamięć o bohaterach, o tym, co się wydarzyło 80 lat temu i dzięki czemu żyjemy w wolnym kraju. Dzisiaj dużo wzruszeń, dużo wspomnień i takiego, no takich chwil sentymentu i współczucia, że miało to miejsce wydarzenie, że zginęło tak licznie i tak dużo ludzi młodych, bo naprawdę w powstaniu tak naprawdę ginęli no, najmłodsze pokolenia. Przychodzę tu co roku. Nie jestem warszawianką, moi dziadkowie też nie byli warszawiakami. Ale dziadzio zginął w obozie na Majdanku, zamordowany przez Niemców. Tak czczę jego pamięć, no pamięć moich rodziców. No i tak jestem patriotką, kocham Polskę, kocham wolność, wiem jakie to jest ważne. Zapoczątkowane 1 sierpnia i planowane na kilka dni powstanie warszawskie upadło ostatecznie po 63 dniach walki. Zginęło od 16 do 18 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej i od 150 do 180 tysięcy cywilów. Po kapitulacji Warszawa została doszczętnie zniszczona przez Niemców. Dziś idę walczyć, mamo, może nie wrócę, wie. Może mi przyjdzie polec tak samo jak tyle tysięcy, tysięcy. Prace są zaawansowane i trwają na wielu frontach, podkreśla Paweł Lussa z polkowickiego akwaparku. Remont obiektu wydłuży się o ponad pół roku, ale mieszkańcy mają do dyspozycji basen sportowy. Po 7 miesiącach prac mieszkańcy Polkowic mogą znów korzystać z basenu sportowego. Udało się zakończyć remont tej części obiektu. Ta część jest stosunkowo młodą częścią, tak? Nie wymagała aż takich nakładów finansowych, jak i w zakresie budowlanym. Tutaj można powiedzieć, że była przeprowadzona kosmetyka. Nie obyło się też oczywiście bez problemów i robót dodatkowych związanych chociażby z wymianą glazury na posadzce, gdzie się okazało, że w warstwach podposadzkowych jest woda niewiadomego pochodzenia. Musieliśmy osuszyć, także zweryfikować skąd ta woda jest. Remont basenu sportowego kosztował 2,5 miliona złotych. Będzie czynny w godzinach od 8 do 20. Prace przy całym obiekcie nadal są prowadzone. Udało się je wykonać w 90%. Prace są zaawansowane i tak jak widać trwają na wielu frontach robót, zarówno wewnątrz obiektu, jak i w tych miejscach niewidocznych jak pod basenie, ale również na zewnątrz. W tej chwili jest wykonywana nowa elewacja budynku, wymieniane jeszcze w tych pomieszczeniach, gdzie nie zostały stolarka okienna. Trwają zaawansowane prace na zagospodarowaniu terenu. Pierwotnie renowacja obiektu miała zakończyć się w lipcu tego roku, ale w trakcie prac napotkano na wiele niespodziewanych problemów. Cały akwapark w Polkowicach powinien być czynny na początku 2025 roku. Inwestycja będzie kosztowała prawie 80 milionów złotych.
To będzie wspaniała podróż z małą, krnąbrną i bardzo psotną pchełką. Centrum Kultury Muza w Lubinie zaprasza najmłodszych widzów na spektakl Pchła Szachrajka, który odbędzie się już w najbliższy wtorek. To barwne przedstawienie przeniesie dzieci w fantastyczną podróż z małą, psotną pchełką. Dzięki pomysłowej scenografii młodzi widzowie mogą śledzić przygody bohaterki, która odwiedza różne miejsca, przemierzając lądy i morza. 6 sierpnia w Centrum Kultury Muza Teatr Żelazny z Katowic zaprezentuje nam spektakl dla dzieci Pchła Szachrajka o godzinie 12. Jest to taka oferta dla tych, co zostają z dziećmi wakacyjnie w mieście. Serdecznie zapraszamy. Oczywiście też grupy zorganizowane, dziadków, starsze rodzeństwo. Będzie na pewno fantastyczna zabawa. Barwne lalki i wesołe piosenki sprawią, że najmłodsi widzowie pokochają teatr i zapoznają się z najlepszą literaturą dziecięcą. Na naszym profilu na Facebooku czeka na Was konkurs, w którym do wygrania są bilety na to wyjątkowe widowisko. Rusza 4. Głogowski Festiwal Teatrów Ulicznych. Wokół ratusza będzie mnóstwo spektakli i warsztatów. Na ten weekend głogowianie czekają cały rok. Miejski teatr znów opuści swoje mury i zagra na Starym Mieście. Atrakcji będzie mnóstwo, dla najmłodszych i dorosłych. Czas bowiem na 4. Festiwal Teatrów Ulicznych. Rozpoczynamy od takiego cyklu spotkań, który już był organizowany w Polsce. Jest to cykl Skok w Blok. Tutaj mamy pełne animacje dla dzieci, dla dorosłych, będą spektakle, będą animacje, będą pokazy cyrkowe, także od godziny 12 do godziny 18 dzieciaczki tutaj na tym placu będą na pewno się świetnie bawiły. A następnie to, co budzi zwykle największe zainteresowanie, czyli uliczna parada teatralna. Wokół głogowskiego ratusza przejdzie barwny korowód, który znów zachwyci publiczność. O czym powiem Państwu teraz powiedziałam, to jest tylko i wyłącznie plan na sobotę, bo w niedzielę również działamy. I również działamy, wychodzimy tutaj na plac, będziemy mieli babcinę zabawę i starą zagrodę, czyli to, co już w tamtym roku też mieliśmy okazję gościć, z nowym repertuarem, także zapraszamy serdecznie. Będzie można się troszeczkę jeszcze pobawić wodą, także też będzie fajne urozmaicenie. 4. Głogowski Festiwal Teatrów Ulicznych ruszy w sobotę w samo południe. Szczegóły znaleźć można na facebookowym profilu placówki. To wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia.